Sąd Okręgowy we Wrocławiu w 5 Wydziale Penitencjarnym w składzie tu obecnym postanawia z urzędu warunkowo zwolnić Tomasza Komendę. Dwa lata temu cała Polska śledziła historię Tomasza Komendy w reportażach programów Uwaga i Superwizja. Teraz telewizja TVN Discovery nakręciła film 25 lat niewinności. Niedawno zakończyły się zdjęcia i montaż. Jak ktoś mi powiedział, że chcą nagrać o mnie film, to ja byłem kategorycznie, że nie. Dlaczego? No bo nie miałem zaufania do ludzi. Ale tak? Czego się obawiałeś? Że nie pokażą prawdy. Nie pokażą prawdy i pokażą tylko to, co oni chcą nagrać. Ale już powstały reportaże, które pokazały prawdę. No ale nie wszyscy odbierali to tak, jak było tam pokazane. Że przepłaciliśmy prokuratorów, tego policjanta, dlatego tam jak jest na wolności. To historia, która zaczęła się 18 lat temu. Po sylwestrowej zabawie w Miłoszycach znaleziono ciało 15-letniej Małgorzaty, która przed śmiercią została brutalnie zgwałcona i zostawiona na mrozie. Dziewczyna wykrwawiła się i zmarła. Za tę zbrodnię na 25 lat więzienia został skazany właśnie Tomasz Komenda. Po 18 latach, które spędził w więzieniu, okazało się, że policjanci, którzy prowadzili śledztwo, najprawdopodobniej sfałszowali dowody i oskarżyli niewinnego człowieka. Przez moment ten projekt wisiał na włosku. Tak, ja byłam pierwszą osobą, która pojechała do państwa Komendów i rozmawiałam najpierw z Tomkiem Komendą, również z panią Teresą i z całą rodziną. I to były takie rozmowy, powiedziałabym, na dystans, że tak naprawdę na początku nawet nie zaprosili mnie do siebie do domu, tylko rozmawialiśmy gdzieś w jakiejś sytuacji na zewnątrz. Kolejna wizyta zaprosili do domu, później pojechał Janek, reżyser, a Janek ma taką bardzo pogodną i taką naprawdę uroczą osobowość, myślę, ich też oczarował swoim zaangażowaniem. To była długa rozmowa? Tak. Długa, tak. Prawie 4-godzinna. No i wystarczyło tylko Jankowi w oczy spojrzeć, Chrupkowi, nie? Wiadomo, że będzie to szczere, nic nie nakręcone, nic nie przekłamane. Co ciebie przekonało, że może jednak warto zaryzykować? Bo wtedy, kiedy przyjechał właśnie Janek, to równie wtedy przyjechał drugi Tomasz Komenda. Pan mi wie, że jestem niewinny? Jak? Spotkałem Tomka, to ja pamiętam, że się rozwaliłem wtedy tak emocjonalnie bardzo. To było za dużo tego wszystkiego. W sensie nie wiedziałem, że tak dużo mnie to będzie kosztować. Było widać, że nie podchodzi do filmu obojętnie jak do każdego innego, w którym grał, tak? Tylko wystarczył, że mnie zobaczył i to nie było nic wymuszone. Płakał. Płakał jak dziecko. Po prostu nie mógł opanować łez. Ja wiedziałem, że to jest ten człowiek. Co było takiego trudnego w tym spotkaniu? Że to nie jest chyba fikcja. Że to nie jest książka, że to nie jest proces Franza Kafki, prawda? Pani czekała na to, żeby się dowiedzieć, kto panią zagra? Byłam bardzo ciekawa. No, jak się pani dowiedziała? Od Janka. Ja pytałam się, Janek, kto będzie grał moją rolę? On mówi, no, daliśmy propozycję Agacie, żeby mnie nie, ja zawsze dobrze się mylę, tak? Z Agatą Kuleszą. Ja mówię, i nie przyjęła. On mówi, przyjęła. No i miałam okazję panią Agatę poznać na planie filmu. Wspaniała kobieta. Długośmy rozmawiały. Dwa razy się widziałyśmy. Mhm. Pytała o coś, na czym ta rozmowa polegała? Mówiłyśmy, w czym ja chodziłam i takie ten, że cały czas w spodniach, mało kiedy, i te ruchy chciała moje zobaczyć, nie?